Radio Bezpieczna Podróż, Tomasz Parol. Dzień dobry Państwu. Pełko Laskowski, a to oznacza, że skoro się słyszymy, to słyszymy się w audycji Anuluj. Anuluj, która dotyczy anulowania długu, anulowania mandatu, generalnie można tak skrótowo nazwać anulowania problemów wszelakich związanych z finansami, jakie nas spotykają w życiu, którym nie zawsze jesteśmy winni. Doszliśmy do historii komorniczych, bo to jest niezmiernie ważne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nagle okazuje się, że mamy jakieś dziwne zajęcie komornicze, o którym nie mieliśmy pojęcia, nie mieliśmy pojęcia w ogóle, że coś się toczyło przeciwko nam, a ktoś wszedł nam na pensję. Ktoś, w sensie komornik. W związku z tym miał podstawę prawną w postaci prawomocnego wyroku sądowego i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie bardzo często my nie wiemy, co robić, rwiemy włosy z głowy, tracimy wszystkie środki, a okazuje się, że takie zajęcie egzekucyjne można cofnąć. Mało tego, można również odzyskać środki w wyniku takiego zajęcia utracone, czy też utracone na chwilę, na kilku podstawach. Jedną z podstaw, do których dotarliśmy w ostatniej audycji przed tygodniem, jest nieumiejętne albo też niewłaściwe doręczenie nam informacji dotyczących jakiegokolwiek postępowania, które się toczyło przeciwko nam, o którym my nie mieliśmy pojęcia. Tomku, streściłem, starałem się jak mogłem. Tak, i to jest dla mnie bardzo ważny feedback, bo przynajmniej wiem, jako osoba, która nie zajmuje się prawem, to widzi. Tutaj od razu zwracam uwagę na kilka takich memów, które trzeba odkodować, a pewnych stereotypów, które funkcjonują i które działają przeciw państwu, przeciw nie państwu jako państwu polskiemu, tylko przeciwko naszym słuchaczom, którzy nagle przeciwko zderzają. Takim laikom jak ja. Tak, tak. Pierwszy stereotyp to jest taki, że kiedy jest komornik, to nic już z tym nie można zrobić, tylko trzeba po prostu tego komornika spłacić. To nie jest prawda, na szczęście, bo postępowanie egzekucyjne daje bardzo dużo narzędzi do kwestionowania czynności komorniczych, a postępowanie cywilne daje narzędzia do tego, żeby na przykład takie postępowanie umorzyć wtedy, jak gdy się okaże, że na przykład wyrok, na podstawie którego komornik działa, był wydany wadliwie. No i tu jest ten drugi stereotyp, z którym się Państwo zderzacie i który jakby koduje to Wasze postępowanie, to jest to, że wyrok jest prawomocny. Jeżeli ktoś słyszy, że komornik działa na podstawie prawomocnego wyroku, no to karabin, jak sama nazwa wskazuje, służy do strzelania. Wyrok prawomocny, jak sama nazwa wskazuje, jest prawomocny, więc nie da się go uchylić. No więc da się go często uchylić, bo wyrok prawomocny mógł być wydany z takimi naruszeniami prawa, które jednak doprowadzają do jego uchylenia, jeżeli ktoś wie, jak to zrobić. Więc ja Państwu powiem, kiedy mówiłem o tym, że są sytuacje, w których już mamy pierwsze wskazówki, że coś jest nie tak. Taka sytuacja to jest wtedy, kiedy my się od komornika dowiadujemy, że jesteśmy komuś winni jakieś pieniądze. Że kiedy od komornika dowiadujemy się, że był jakiś wyrok sądowy, że komornik bez wyroku działać nie może. Ludziom się często wydaje, że windykator, bo windykatorzy tak piszą w swoich pismach, że jeżeli Państwo nam nie zapłacicie, to my pójdziemy do komornika. To tak nie ma. On musi najpierw pójść do sądu, musi sprawę w sądzie wygrać, ten windykator przeciwko nam, a dopiero jak wygra tą sprawę i to jeszcze wygra w obydwu instancjach prawomocnie, jeżeli uczestniczymy w postępowaniu, to dopiero idzie do komornika. Nie ma na pstryk. Banki kiedyś miały taką możliwość, że wydawały bankowy tytuł egzekucyjny, tak zwane BTE, z którym bardzo szybko szły do komornika bez postępowania sądowego. Natomiast BTE już od 2016 roku nie ma w obiegu prawnym. Nie mogą się na nie banki powoływać, chyba że wydały wcześniej. Tak? Natomiast, więc to nie jest takie proste. Komornik działa na podstawie wyroku. I teraz, kiedy my o tym wyroku nic nie wiedzieliśmy, kiedy nie wiedzieliśmy nic o tym postępowaniu, coś jest nie halo. I teraz tylko musimy sprawdzić, czy my nie wiedzieliśmy dlatego, że my popełniliśmy błąd. O tym mówiłem, czyli zapomnieliśmy o czymś albo zachowaliśmy się w sposób
niewłaściwy. Czyli, przepraszam, wejdę ci w słowo, bo to w zeszłym tygodniu było. Chodzi o to, że dostaliśmy zawiadomienie z sądu, czy też od komornika. Nakaz zapłaty, albo dostaliśmy pozew, albo dostaliśmy jakieś wezwanie sądowe w sprawie toczącego się postępowania. Tak. Ale je zlekceważyliśmy. Otóż to, warunek jest taki, że odebraliśmy i zlekceważyliśmy. Powód, z jakiego powodu zlekceważyliśmy, to już jest inna sprawa. Natomiast tutaj wina leży po naszej stronie. Jeżeli tak nie było, to znaczy nie odebraliśmy takowego, albo takowe wezwanie... nie wiedzieliśmy. Tak, tak. Co wtedy? To wtedy są to podstawy do przyjrzenia się tej sprawie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o to, żeby sąd zbadał, czy nie doszło do pewnego nadużycia na naszą niekorzyść, czy na przykład nie zostało to wysłane na wadliwy adres, albo stary adres, albo czy na przykład nie odebrano tego w tym okresie, kiedy my już nie byliśmy mieszkańcami tego mieszkania. Albo mogło być tak, że mieszkaliśmy w tym momencie zupełnie gdzie indziej przez 3 tygodnie, bo byliśmy na urlopie, też takie, a tutaj ktoś inny odebrał i zapomniał. Tak? Nie przebywaliśmy fizycznie pod adresem, na który zostały wysłane jakiekolwiek dokumenty, albo, jak to się mówi, nie daj Bogowie, że te dokumenty poszły na jakiś adres firmowy zupełnie. No różnie. W każdym razie my musimy wtedy uprawdopodobnić, że rzeczywiście tak było. Tak? Czyli musimy wykazać, że najprawdopodobniej to nie była nasza wina. To nie jest dowód, bo często trudno udowodnić swoją niewinność. Ale jeżeli byliśmy zameldowani, to jest słoiki warszawskie, niech słuchają wszyscy. No tak, tak. Słoiki warszawskie to są ludzie, którzy są zameldowani w całej Polsce, gdzieś tam, natomiast mieszkają w Warszawie. Na co dzień. I oni mają ten problem, dlatego że wszelkie nakazy zapłaty, wszelkie wezwania sądowe idą na adres zameldowania. I tam, pod tym adresem zameldowania, albo czekają sobie jako listy polecone i nie są odebrane, a wtedy sąd może uznać, zostają uznane za doręczone, albo odebrała mama, babcia, ktoś, kto mieszka pod tamtym adresem. Ktokolwiek, ale nie my. Ale nie my. I teraz my musimy powiedzieć sądowi tak. Hola, co prawda my tam jesteśmy zameldowani, ale mieszkamy gdzie indziej, bo w Polsce szczęśliwie od 30 lat nie ma obowiązku meldunkowego. Tam, gdzie mieszkamy, nie musimy się meldować. I drugiej strony, tam, gdzie jesteśmy zameldowani, nie musimy mieszkać. A dla sądu nie jest ważne, i dla postępowania sądowego nie jest ważne, gdzie my jesteśmy zameldowani, tylko gdzie faktycznie mieszkamy. I teraz musimy wykazać sądowi, że mieszkaliśmy gdzie indziej niż to zameldowanie. Jeżeli to wykażemy, to mamy bardzo dużą szansę, oczywiście prawnicy muszą to zrobić na swój sposób, ale mamy bardzo dużą szansę, że taki wyrok zostanie uchylony, a komornik umorzy postępowanie i pieniądze, które już zdążył nam zabrać, zostaną zwrócone. I do tego zaraz wrócimy. Tutaj kluczową sprawą jest miejsce, gdzie przebywamy, a nie... Mieszkamy, miejsce zamieszkania. No właśnie, ja z pełną premedytacją powiedziałem przebywamy, ale do tego wrócimy za chwileczkę. Zostańcie Państwo z nami, bo dyskusja jest gorąca, a z pewnością jest ważny temat. Chwila muzyki. I już jesteśmy z powrotem. Pełko Laskowski i... Tomasz Parol. I rozmawiamy. Rozmowa się stała burzliwa, bo dotyczy egzekucji komorniczych. Zawsze jak w grę wchodzą tak zwane zera, to robi się burzliwie. Zwłaszcza, kiedy wchodzą w grę nasze zera. Dobrze, doszliśmy do momentu, w którym dowiadujemy się o tym, że jesteśmy egzekwowani. Inaczej, że jakieś powinności finansowe są od nas egzekwowane za pomocą komornika. To znaczy, że jakiś wyrok sądowy na ten temat zapadł, ale też wiemy, że jeżeli my nie zostaliśmy poinformowani właściwie o tym, że coś się toczy w ogóle przeciwko nam, no to mamy pełne prawo podważyć taki wyrok i odzyskać to, co zostało nam już zabrane. To jest bardzo ważne. Przed chwilą Tomek mówił o tym, że w Polsce, mimo że nie mamy przecież od 30 lat
obowiązku posiadania meldunku stałego, sądy bardzo często kierują pisma jakiekolwiek, w ogóle urzędy kierują pisma na nasz tak zwany adres zameldowania, który nie zawsze, a bardzo często w ostatnich czasach jest innym adresem niż adres przebywania, zamieszkania, w ten sposób. Ja dopytywałem Tomka o adres przebywania, ponieważ również są takie sytuacje, skoro nie ma obowiązku meldunkowego, że ludzie nie mają adresu zameldowania, w związku z tym dysponują jedynie, zwłaszcza, że w dowodach osobistych nie musimy już mieć wpisanego adresu. W związku z tym ludzie nie mają stałego meldunku, przebywają czasem tu, czasem tam, tak to powiem, może jak to się mówi na ulicy nowocześnie, ale tak też bywa. Mają czasem jakiś adres, nie wiem, działalności gospodarczej, spółki, obojętnie. Jak wiemy, każdy podmiot gospodarczy musi mieć jakiś adres choćby do przyjmowania pewnej korespondencji firmowej. W związku z tym, żeby zaoszczędzić na kosztach, wielu ludzi po prostu wynajmuje sobie adres wirtualny. Jest to biuro, gdzie tam jest kilkanaście firm na jednym adresie, przychodzi korespondencja, czy ona jest polecona, czy ona nie jest polecona, dostarcza do biura. Muszę tu przerwać brutalnie, tak, mówimy o osobach fizycznych. Tak, ale poczekaj, bo ja z pewną premedytacją o tym mówię. Ponieważ okazuje się w pewnym momencie, że jedynym pewnym adresem doręczenia jakiejkolwiek korespondencji, chociaż nie dającym gwarancji, że ta korespondencja zostanie odebrana w przeciągu tygodnia czy dwóch, jest taki adres podmiotu gospodarczego, którego jesteśmy właścicielami, ale będąc osobą prywatną, która ma, nagle się okazało, że jest jakaś egzekucja na niej, nie na firmie, tylko na osobie prywatnej, no nie mamy adresu. Co wtedy? No nie, gdzieś jesteśmy. Gdzieś jesteśmy i nie mówimy tutaj o adresie korespondencyjnym, czy adresie domniemanym przez sąd, czy domniemanym przez powoda, bo zacznijmy od tego, że zaczyna się wszystko od powództwa, czyli od złożenia pozwu. W tym pozwie musi być podany adres do doręczenia. To jest obowiązek. To są dwie rzeczy, które muszą być w pozwie, oprócz imienia i nazwiska tego pozwanego. No to jest jasne. To jest adres, na który powód twierdzi, że należy doręczać. I to jest PESEL tego człowieka, żeby nie pomylić jednego Jana Kowalskiego z innym Janem Kowalskim. Ten PESEL to jest obowiązkowy teraz na pozwach już od kilku lat i bez PESEL-u po prostu sąd nie podejmie żadnej czynności. A jeżeli by podjął, no to to jest jasna podstawa do podważenia tej czynności. Okej. Okay. I teraz, jeżeli, dlaczego ja mówiłem o typowej historii takiej, że to jest adres zameldowania i to tam idzie? Dlatego, że sąd ma wgląd do naszego rejestru PESEL. I sąd może ustalić poprzez rejestr PESEL, gdzie jest prawdopodobne miejsce zamieszkania, czyli ten adres zameldowania. Dobra, uwaga, stop, ja tutaj muszę przerwać, jak to zwykle z laickim problemem. Co to znaczy rejestr PESEL? No rejestr PESEL to jest ten rejestr, bo ten numer PESEL to jest taki rejestr, który jest prowadzony przez organy państwa, w którym są takie podstawowe informacje na nasz temat. To znaczy data urodzenia, płeć, jaką mamy żonę, jakiego mamy męża, takie dane też są. Mama, tata, adresy zameldowania, jeżeli zmienialiśmy imię lub zmienialiśmy nazwisko, to pod jakim nazwiskiem wcześniej byliśmy, to jest w rejestrze PESEL. Okay. I teraz sąd, mając wątpliwości, czy to jest właściwy adres, może to zweryfikować w rejestrze PESEL. Jeżeli, i sąd robił bardzo często tak, że weryfikował, sprawdzał, że na przykład dana osoba jest z Pypów Małych i tam adres, prawda, ogólna, Pypy Małe, tam jest zameldowana, wysyłał tam korespondencję i teraz, jeżeli ktoś odebrał tą korespondencję, bo są dwa przypadki, przychodzi listonosz, przynosi polecony na ten adres. To nie odbiera ten Kowalski, który jest pozwany, ale odbiera jakaś inna osoba z nieznanych przyczyn. Jako, że doręczenie dorosłemu domownikowi jest uznawane za prawidłowe przez sąd, no takie podpisanie nawet nie Kowalski, ale Nowak albo Wiśniewski,
Nawet jeżeli tak wróci, sąd uznaje, że doręczenie było prawidłowe. Jeżeli nie zostało doręczone, ale to poszło na ten adres zameldowania, a innego adresu sąd nie miał i nie miał innych wątpliwości, to sąd uznaje, nawet jeżeli wróciło to, to uznaje tą datę, w którym wróciło, to znaczy tą za datę jakby doręczenia, czyli uznania za doręczenie, pomimo że sąd doskonale wie, że wróciło i że nikt się z tym nie zapoznał. No dobrze, to jest taka fikcja prawna. Czy to jest powód do podważenia? Oczywiście. Okay. I teraz tyle tylko, że my musimy wtedy po naszej stronie jest uprawdopodobnić, że był to jednak zły adres. Że co prawda był to adres zameldowania, ale my tam nie mieszkaliśmy. No jak to robimy? No pokazujemy, że nasze zamieszkanie jest gdzie indziej. Na przykład pokazujemy umowę z naszym operatorem kablówki z warszawskim, gdzie jest podpisana umowa, że to my, tutaj Nowak, podpisaliśmy i chcemy kablówkę u nas w mieszkaniu w Warszawie na ulicy zupełnie innej, z tego samego okresu. Albo podpisaliśmy umowę z naszym operatorem od komórki, w którym tak samo. Albo rozliczamy się w Warszawie, to w ogóle to jest wtedy jasne, czyli PIT, prawda? Nasz jest warszawski. Każdy dokument, rachunki za prąd wystawiane na nas. Elektrownia nie bada, czy my jesteśmy zameldowani w Warszawie, bo elektrowni to nie interesuje. Umowa najmu. No dobrze, czy takimi dokumentami potwierdzającymi nasze inne miejsce przebywania, ja będę się trzymał tej nazwy, mimo że jestem laikiem w temacie, mogą być na przykład dowody płatności elektronicznej w określonej miejscowości, na przykład w częstotliwości takiej, że raz dziennie w miejscowości Żnin płacimy o 7:30 i o 10:00 gdzieś tam. Tak. To oznacza, że siłą rzeczy musielibyśmy tam przebywać cały czas. Tak. Okej. Okay. Tak. Wszystkie, to można sobie wymyśleć wiele takich dokumentów, które uprawdopodabniają nasze twierdzenie, że jednak nie byliśmy na drugim końcu Polski. To jest temat, który bardzo często dotyczy osób, które mieszkają za granicą, w Anglii. One ciągle funkcjonują jako tutaj osoba zameldowana, albo ciągle państwo jest przekonane, czy inaczej, ktoś, kto ich pozywa, nie ma pojęcia o tym, że należy ich szukać nad Tamizą na przykład, prawda? To prawda. I oni nie mają nad tym żadnej kontroli, że coś zapadło, bo nikt ich nie powiadomił o tym. Oni muszą wykazać, uprawdopodobnić przed sądem, tylko że to trzeba, muszą to zrobić prawnicy, bo muszą, albo muszą, prawnik, który się na tym zna, albo musi przygotować pismo pod podpis takiej osoby, albo musi sam takie pismo właściwie wysłać, którym przekona sąd, uprawdopodobnie, że jednak do tego doręczenia nie doszło. Problem polega na tym, że ostateczną decyzję podejmuje sąd. I to podejmuje ten sam sąd, który popełnił ten błąd. Więc niestety musimy założyć, że jest zawsze 20%, nawet w przypadku spraw bardzo ewidentnych, że ten sąd nie będzie miał ochoty wrócić do tego postępowania. Nie przyzna się do tego błędu. I pomimo tego, że my mamy po prostu absolutnie rację, absolutnie byliśmy pozbawieni uczestnictwa, niestety tego postępowania nie uda się wznowić. Ale zawsze mówię o tym, że zawsze należy próbować, bo wznowienie tego postępowania powoduje od razu upadek problemu z komornikiem. Druga rzecz jest taka, że wznowienie to nie oznacza, że cała sprawa znika. Ale o tym będziemy mówić. Ona po prostu z powrotem trafia do sądu i dopiero teraz z naszym uczestnictwem musimy tą sprawę wygrać. O tym będziemy mówić za chwileczkę. Zanim dojdziemy do wygrywania i rozgrywania spraw przed sądem, jeszcze chciałbym się z Tomkiem skupić na tym, co zrobić w sytuacji, kiedy sąd nie przyzna się do popełnionego przez siebie błędu, albo też wykaże się mu, że jednak niewłaściwie się zachował, a sąd nie będzie chciał tego respektować. Zostańcie z nami, zaraz wracamy. Już jesteśmy z powrotem. Doszliśmy do momentu, kiedy dyskutujemy o tym, jak można, czy też na jakiej podstawie można podważyć wyrok, który spowodował, że mamy komornika na głowie. Już teraz nie wchodzimy w szczegóły, czy ten komornik na naszej głowie jest na naszym koncie, czy w naszej kieszeni, czy w naszym mieszkaniu, czy na naszej pensji, bo to jest jakby efekt całych działań. Teraz doszliśmy do momentu, w którym możemy podważyć to chociażby poprzez wykazanie przed sądem, że informacje, jakie do nas powinny
powinny dojść, a nie doszły, przy założeniu, że nie wiedzieliśmy w ogóle o toczącym się postępowaniu, bo tego się musimy teraz trzymać, kierujemy takie informacje do sądu. Udowadniamy przed sądem. Wykazujemy, że nie było nas i nie mieliśmy szansy być w miejscu, dokąd korespondencja informująca nas o takich wydarzeniach, jeżeli w ogóle przyszła, ale zakładamy teraz, że była skierowana i przyszła, a nas tam nie było, nie mieliśmy szans w ogóle odebrać tej korespondencji i odsyłamy taką informację, znowu mówię językiem laika, drodzy Państwo, to teraz będzie Tomek mnie poprawiał, odsyłamy taką informację do sądu, ale nie fartem jest to, że sąd, który rozpatruje naszą, nazwijmy to po laicku znowu reklamację dostarczenia takiego właściwego, to jest ten sam sąd, który podjął decyzję, że on jednak dostarczył. W związku z tym siłą rzeczy ciężko się sądowi będzie przyznać, ja to tak traktuję jako laik, do swojego błędu, no bo to takie jest mało wygodne. Co w takiej sytuacji, kiedy sąd jednak stwierdza, że on się nie mylił, że mimo, że my udowodniliśmy ponad wszelką miarę, że się pomylił, a sąd mówi, że nie. I co dalej? Ja bym jednak tutaj takiego defetyzmu strasznego nie wprowadzał. To nie jest tak, że sądowi jest ciężko się przyznać. Ja muszę przyznać, że w sytuacji, kiedy jest sprawa ewidentna, to rzeczywiście w 80% przypadków sąd przyznaje to, i uchyla taki błąd. Jest te 20%, gdzie musimy o to powalczyć. I teraz stop na sekundkę. Ja z pełną premedytacją doprowadzałem do tego, żeby Tomek mógł z pełną premedytacją fachowo przedstawić nam tę odpowiedź, jaką powiedział, żebyśmy się nie obawiali, że sąd jest Kowalskim, który się nagle strzeli focha. Nie, bo ja się nigdy nie mylę. Sąd to jest instytucja, która rozpatruje różne rzeczy i rzeczywiście, jak powiedział Tomek, 80% przypadków, kiedy my wykazujemy rzeczywiście ponad miarę, że sąd się w tym układzie pomylił, to sąd stwierdza, że rzeczywiście tak, pomyliłem się. Tak. I przywraca jakby bieg temu postępowaniu, uchyla tytuł wykonawczy, no i wtedy trzeba zawiadomić komornika o tym, że no już tego wyroku nie ma prawomocnego. Ale zawiadamiamy my, czy zawiadamia sąd? My musimy zawiadomić. Zawsze musimy chodzić za własnymi sprawami. Sądu kontakt z komornikiem nie obchodzi, dlatego że sąd zakończył postępowanie na wydaniu wyroku prawomocnego. Koniec. To, co potem z tym wyrokiem prawomocnym zrobi strona wygrana, to jest jej sprawa. Może pójść do komornika A, do komornika B, do komornika C. Jest rejonizacja, ale w ramach tak zwanej apelacji, czyli dosyć dużego obszaru, więc tych komorników jest bardzo dużo, do których może pójść, więc sąd nie będzie badał tego i to nie jest sprawa sądu. To jest nasza sprawa, żeby potem do komornika pójść i powiedzieć, proszę bardzo, tutaj mamy postanowienie o tym, że zostało wznowione to postępowanie i o tym, że klauzula wykonalności zostaje uchylona. Okej, to poczekaj, chwila pauzy. Dostaliśmy taką, my jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy jest komornik, wiemy doskonale, że nie dostaliśmy wcześniej informacji na ten temat z różnych powodów, ale nie z naszej winy. Potrafimy przedstawić sądowi właściwie i udowodnić, posługując się tą terminologią, że sąd pomylił się, przyjmując, że my odebraliśmy zawiadomienie. My tego zawiadomienia o postępowaniu nie odebraliśmy. Sąd uznaje nasze wątpliwości i wznawia postępowanie. Wznowienie postępowania jednocześnie jakby wycofuje wszelkie działania komornicze do tej pory, tak? Tak, komornik z urzędu musi to umorzyć. Mało tego, wszystko musi wrócić do stanu poprzedniego, czyli jeżeli to ma takie konsekwencje, że jeżeli komornik zdążył nam zająć ileś tam środków i przekazać, na przykład 10 tysięcy przekazał temu tak zwanemu wierzycielowi, to te środki, które jeszcze są u komornika, to komornik musi nam oddać, a te, które już zdążył przekazać, to my mamy roszczenie do wierzyciela, czyli do tamtej strony, że on nam teraz ma to oddać, dlatego że on nie ma tytułu do tych środków. On nie ma prawa do tych środków. To jest bezpodstawne wzbogacenie i on musi nam oddać, tak? No dobrze. I instytucje finansowe, z naszego doświadczenia wynika, że instytucje finansowe zazwyczaj te środki oddają. Po prostu nie chcą mieć kłopotów, że dysponują jakimiś środkami, do których już nie mają tytułu. Oczywiście my wracamy do gry dopiero.
To nie jest tak, że my się pozbyliśmy problemu. No dobre, dobrze, bo czekaj, bo ty już idziesz dalej, tak, ja chcę usystematyzować, wiesz? Czyli tak, zwracamy się do sądu, sąd przyznaje, że rzeczywiście wznawiamy postępowanie, to jest ważne, to co teraz Tomek powiedział i ja też mówię, wznawia postępowanie, nie anuluje, nie kasuje nic, wznawia postępowanie, ale tym razem z naszym udziałem, co daje nam możliwość do obrony, do przedstawienia własnego punktu widzenia chociażby, co jest dość istotne w bardzo wielu momentach. I teraz tak, sąd wydaje postanowienie, tak, wznowienia postępowania. Z tym postanowieniem my musimy iść do komornika, czy też moje przesłać. Powiadomić komornika, który na podstawie naszego powiadomienia powinien z urzędu umorzyć postępowanie. I w tym momencie, kiedy komornik umarza postępowanie, wycofuje zajęcie komornicze z naszego konta, z naszej wypłaty, skądkolwiek, gdzie to zajęcie jakby złożył, jeżeli jakieś środki od nas przejął, to musi te środki ale nam... Ale ich nie przekazał dalej. Tak, musi je zwrócić. Jeżeli je przekazał, to miejsce, teraz nie wchodzimy w szczegóły, jakie to miejsce, czy to jest firma, osoba prywatna, obojętnie, to jakiś podmiot, o w ten sposób nazwijmy. To teraz my musimy, mamy prawo żądać do tego podmiotu o zwrot tych środków. I z reguły odzyskujemy, dlatego że to jest jakby zarządzanie cudzym mieniem bezpodstawnie. Tak. Więc to już jest była bardzo... Była podstawa, tak. A ta podstawa wyparowała. I co dzieje się w tej chwili? Załóżmy, że odzyskaliśmy to, co nam zabrano, komornik jakby ja zszedł z naszego konta. Ja jeszcze powiem o dwóch ciekawostkach, z czego ludzie sobie nie zdają sprawy. Po pierwsze, to może dotyczyć nie tylko postępowania, które się toczy, ale postępowania, które już komorniczego, które się zakończyło. Czyli, to bardzo ważne, tak. Czyli my możemy sobie przypomnieć teraz, że po tej audycji, że hola, to ja 5 lat temu miałem komornika, tam była firma windykacyjna, była rzeczywiście taka historia, że ten komornik to spadł na mnie jak cegła z jasnego nieba, ja nic nie wiedziałem o tym wyroku. I ten komornik mi zajął wtedy 15 tysięcy. To ja teraz mogę się o tą sprawę upomnieć. I możecie Państwo się upomnieć, bo pierwsza ciekawostka jest taka, że tam nie ma żadnego terminu, jak daleko my możemy sięgnąć w głąb. My możemy sobie o takiej historii przypomnieć sprzed 15 lat. No właśnie, ja tutaj zapytam bardzo konkretnie. A nawet 20. Jedynym ograniczeniem, jakie nas dotyka, to jest to, żeby sąd nie zbrakował, czyli nie zniszczył w międzyczasie akt sądowych sprawy, bo tam są te wszystkie zasady archiwizowania akt, ile lat akta są archiwizowane. No i jak sąd dokonał brakowania tych spraw, na przykład, co następuje zazwyczaj, jak sąd zmienia miejsce siedziby, czyli ze starego budynku na nowy, albo jest remont, czyli są jakieś takie elementy organizacyjne, które zmuszają sąd do takich czynności, bo tak to sądowi zazwyczaj się tego nie chce robić i można... Więc i te sprawy leżą i leżą. I sobie leżą latami, tak? Jeżeli nie ma akt, to sąd nie może sprawdzić, jak on to doręcza. Na jaki adres to doręcza. Prawda? Czyli tak naprawdę trudno nam to jest wtedy wznowić z takiego prostego powodu, że nie wiemy, jak przebiegało to postępowanie i jak to się odbyło. No i ta sprawa ugrzęźnie, tak? Natomiast każda inna, my możemy do niej dotrzeć i spróbować odzyskać te pieniądze, jeżeli jest jeszcze od kogo odzyskać. I druga ciekawostka, to dotyczy nawet licytacji. I tutaj zatrzymamy się na chwileczkę. Państwo posłuchają muzyki, a my zaraz wrócimy, a Tomek będzie opowiadał, co można zrobić w takiej sytuacji, kiedy mamy szansę dotrzeć do tych dokumentów, ale rzecz dotyczy na przykład licytacji, o czym Tomek przed sekundką powiedział. Zostańcie z nami. Anuluj. Tomasz Parol, Pełko Laskowski, Radio Bezpieczna Podróż. Już jesteśmy z powrotem. Tomasz Parol, Pełko Laskowski. Dochodzimy swoich praw w sprawach bolesnych, bo komorniczych, zajęć takich, które się odbywają w tej chwili, ale takich również, które się już odbyły. My zostaliśmy zwindykowani. Ktoś nam za pomocą komornika pobrał jakieś dobra z naszego konta czy skądkolwiek i my sobie przypominamy, że to tak nie do końca było, jak powinno być. I chcemy wrócić do tej sprawy. Wiemy, że jest to możliwe. Tomku, oddaję Ci głos. No więc chciałem powiedzieć, że dotknąć takiej rzeczy, która jest najbardziej bolesna dla ludzi, czyli zajęć komorniczych, które dotyczą nieruchomości. I tutaj mamy bardzo często, paradoksalnie, tam gdzie
dotyczy to kwoty 200 tysięcy, 300, 150, 500 tysięcy, okazuje się, że te nadużycia z doręczeniami, one są bardzo częste. My w Anuluj Dług mamy takie doświadczenia, że co druga sprawa, gdzie był kredyt hipoteczny, która potem toczy się przed komornikiem i ona kończy się licytacją albo już trwa licytacja, tam było nieprawidłowe doręczenie. A dlaczego tak było? W bardzo prosty sposób. Ja może wytłumaczę. Kiedy my bierzemy kredyt na nowe mieszkanie, podpisujemy umowę kredytu, mieszkając jeszcze w starym miejscu. I w umowie kredytu jest adres, który za chwilę się zdezaktualizuje. No właśnie. Bo my podpisujemy umowę kredytu będąc na starym mieszkaniu, otrzymujemy ten kredyt, kupujemy nowe mieszkanie, tam się przeprowadzamy i tamten adres przestaje być aktualny. Ale to tamten adres widnieje w umowie kredytu. I teraz jeżeli windykator potem jest, na przykład kredyt został wypowiedziany, tak? My walczyliśmy z tym wypowiedzeniem kredytu albo nie spłaciliśmy go do końca. Ale później po latach to roszczenie zostało sprzedane windykatorowi, to windykator najczęściej dostaje informację, jaka jest kwota roszczenia, albo nie dostaje żadnej informacji, jaka jest kwota do roszczenia, tylko przyjmuje się, że to jest kwota całości kredytu. To jest bardzo częste. I teraz windykator, idąc do sądu, podaje adres, który widnieje w papierach, którymi on dysponuje, żeby sąd mógł sprawdzić, że to jest prawdziwy adres. I podaje ten adres tej umowy kredytu, czyli ten adres, który jest dawno, dawno już nieaktualny, bo my mieszkamy w tym nowym mieszkaniu. Ileś już lat. I teraz idzie sobie sądowy nakaz zapłaty albo zawiadomienie, pozew nam jest przesyłany na ten stary adres, ale prawidłowy według windykatora i windykator posługuje się, wskazuje tą prawidłowość umową kredytu. Sąd tego nie kwestionuje, bo rzeczywiście w tej umowie, która trafia, ten adres był, wysyła tam. Tam oczywiście nikt nie podejmuje tej przesyłki albo ktoś podejmuje, kto nie jest nami, z nami nie ma nic wspólnego. Nie jest nami i to nie jest nasze miejsce zamieszkania. I nie są podejmowane czynności, nie uczestniczymy w tym postępowaniu, bo nie wiemy, że ono się toczy. A toczyć się może przed dowolnym sądem, bo firmy windykacyjne nie składają wcale pozwów tam, gdzie przed sądem, który jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania, ale składają pozwy tam, gdzie im jest wygodnie i gdzie sądy tego nie kwestionują. Więc może to trafić do e-sądu w Lublinie, może to trafić do sądu właściwego dla firmy windykacyjnej, może trafić do sądu właściwego dla starego mieszkania, a może to trafić dla zupełnie innego sądu, który chętnie przyjmuje takie sprawy, dlatego, bo na przykład nie ma dużego obłożenia spraw i chętnie z tymi sprawami się zajmuje. Więc i wtedy nagle człowiek się dowiaduje, że ma postępowanie egzekucyjne, walczył, ale nie walczył prawidłowo, nie znał tych zasad, o których ja teraz mówię, przegrał w ramach tego postępowania egzekucyjnego, doszło do licytacji i go zlicytowano. Tak? Zlicytowano to mieszkanie, bo tam był zapis hipoteczny. Zlicytowano to mieszkanie i te pieniądze z licytacji trafiły do tego wierzyciela, który dysponował już wyrokiem. I teraz, kiedy taka sprawa przychodzi do nas, tam my stwierdzamy, że było nieprawidłowe doręczenie. Uchylamy ten wyrok, wznawiamy to postępowanie, ale pytanie, co z tym mieszkaniem? No właśnie, zostało zlicytowane, tam pewnie ktoś inny mieszka. My też musieliśmy się przenieść. No więc mieszkania nie odzyskamy, od razu mówię. Mieszkania nie uda się odzyskać, dlatego że ktoś od komornika w drodze licytacji nabył to mieszkanie prawidłowo i działając w dobrej wierze. No tak. Prawda? Więc to mieszkanie prawidłowo przeszło na kogoś, ale pieniądze z tej licytacji możemy odzyskać. Mało tego, jeżeli już nie ma wyroku, my możemy się upomnieć o te pieniądze do tego wierzyciela, to był bank albo jakaś firma windykacyjna i ona je musi oddać. Ale to nie tylko. Zlicytowano,
ze szkodą na wartości, bo licytacja zawsze jest wycena, jest zawsze w oparciu o hipotekę i wycena jest zawsze z zaniżeniem ceny rynkowej. Więc już nam się należy wtedy od windykatora, który posłużył się tym sprytnym sposobem, poszedł na skróty, bo dla nich to na skróty i dla nich to było wygodne, że szybko sprawa trwała, dlatego że nie było tej odpowiedzi z naszej strony, bo my nie wiedzieliśmy. Oni na tym pozornie wygrali i wygrywają wielokrotnie, ale za to musi zapłacić tak. Te pieniądze, które poszły z licytacji, musi zwrócić z odsetkami. Musi zwrócić, bo będzie proces o odszkodowanie za tą szkodę polegającą na wyrównaniu tej wartości mieszkania, jaka rzeczywiście, czy tam nieruchomości, jaka rzeczywiście była. Na podstawie cen rynkowych to trzeba wykazać, jaka tam, czyli te pieniądze musi zwrócić. No i jeszcze wchodzą utracone korzyści, no bo przecież na przykład, jeżeli zostało zlicytowane pole, na którym rolnik uprawiał rzepak, to jak zlicytowali to pole 7 lat temu, to od 7 lat to pole nie rodzi dla tego rolnika, tak? Czyli on utracił te korzyści. I to też musi ta firma windykacyjna zwrócić, czyli to powoduje, że tak naprawdę nie uzyskamy tej nieruchomości, ale mamy szeroką przestrzeń do odzyskania wszelkich środków, jakie utraciliśmy na tej podstawie. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, możemy odzyskać ekwiwalent tego, co utraciliśmy, jeśli chodzi o nieruchomość, pozwalający nam na przykład na nabycie nowej nieruchomości. Dokładnie. Już bez obłożenia kredytowego i bez tych stresów. Niestety, drodzy Państwo, nie odzyskamy czasu straconego, nerwów i wszystkich tak zwanych, nazwijmy to, chorób nabytych, jakich bardzo często w takiej sytuacji. No i nie odzyskamy wartości sentymentalnej, bo jeżeli nam zlicytowano dom, który był w rodzinie od lat, prawda? Jeżeli zlicytowano nam działkę, która dla nas ma wartość nieprzeliczalną, prawda? Straciliśmy to, no to my to już straciliśmy trwale. My tego nie odzyskamy. Może się uda odkupić za te pieniądze. No tak. Tak, na tej zasadzie może co najwyżej. Natomiast można doprowadzić do tego, żeby sprawiedliwości stało się zadość, tak? Zwłaszcza, że potem się może okazać, jak już wrócimy do tego postępowania sądowego, że łapiemy tą firmę na wykroku i okazuje się, że oni tak naprawdę oprócz tej umowy nic nie mieli. Nie mieli żadnych dowodów, że my na przykład tej umowy nie spłaciliśmy w całości. No i wtedy rzeczywiście oni tak sporo twierdzili, odzyskać. Ale nie było strony przeciwnej, która by twierdziła inaczej, więc sąd nie miał tak naprawdę innej tezy niż teza strony powodowej. A teraz możemy zapytać, a skąd wiecie, że taka kwota? Przecież ta umowa mogła być spłacona. To wy musicie udowodnić, że ona nie była spłacona, a oni już o tej sprawie zapomnieli. Ta sprawa już była kilka lat temu. Oni nie zadbali o elementarne dowody i zazwyczaj przy takich wznowieniach to się kończy tym, że firma windykacyjna wycofuje powództwo, bo firma windykacyjna patrzy tak, no, jeżeli prawnicy po tamtej stronie są tacy, że uchylili wyrok prawomocny, no to my z nimi nie wygramy. A firmy windykacyjne, Państwu powiedzą, są najlepiej przygotowane do wygrywania z takimi, co się nie znają i dają się manipulować. Bo z tymi, co się znają, za bardzo w spory wchodzić nie chcą. A żeby, drodzy Państwo, być tymi, którzy się znają i którzy mają spore szanse wygrywać z firmami windykacyjnymi, czy też odzyskiwać swoje utracone przez tego typu działania majątki, w jakiejkolwiek formie, czy to byłaby gotówka, czy po prostu włości, czy jakiekolwiek inne nasze ruchomości, no to żeby się znać, warto się zwrócić do fachowców. Fachowcami z pewnością są prawnicy w Anuluj Dług. www.anuluj-dług.pl. Najprościej. Bez www. Tomasz Parol, Tomku. Dziękuję bardzo. I Pełko Laskowski, ja również Państwu dziękuję. Kolejna audycja z cyklu Anuluj. Dziś poruszaliśmy tematy związane z długami. Tomasz Parol, Pełko Laskowski, dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Namawiam tych, którzy nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć, aby znaleźli w internecie anuluj-dług.pl.
www.radiowrocław.pl. A póki co zostańcie z nami na naszej antenie, a my do Was wrócimy, bo zawsze wracamy. Do usłyszenia.